Najpierw stawiamy piętę i naciskamy na piłkę. Tutaj oddaję cały ciężar. Zobaczcie też pracę drugiej nogi, nie stoję zbyt blisko. Oddaję cały ciężar ciała na piętę. Dociskam piłkę i prowadzę ruchy w bok, masując piętę od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi. Kontynuuję ten ruch. Pokazuję Wam teraz od przodu. Zobaczcie z tyłu. Na zajęciach tego najczęściej nie widzicie, jaki to jest ruch na boki. Stopa nie tylko idzie w jednej płaszczyźnie, ona przechyla się na boki. Cały czas staramy się dociskać piłkę do maty. Dobrze. Następnie przesuń odrobinę stopę do tyłu i zacznij masować przejście między piętą a śródstopiem tymi samymi ruchami na boki. Dobrze. Teraz przesuń jeszcze bardziej do tyłu, dopóki jesteś w stanie utrzymać nasady palców na macie. Postaw piętę, zegnij kolano. Kolano drugiej nogi też jest zgięte. I kontynuuj ruchy w bok. Od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi, rozmasowując stopę. Piłka prawdopodobnie będzie Ci się przesuwała do przodu i pozwól na to, aż dojdzie do nasady palców, do tych podów, które znajdują się pod stopą. To jest przestrzeń, gdzie mamy zbudowany w stopie łuk poprzeczny stopy. Wymasuj go. I teraz spróbuj stopą otoczyć piłkę. Palce są cały czas proste, rozluźnione. Spróbuj zagiąć stopę, ale nie wzdłuż, tylko w poprzek na piłce. Jeśli patrzysz na swoją stopę z góry, to widzisz, że trzy środkowe kostki, czy to są głowy kości śródstopia, wychodzą wyżej. Czyli to masz dowód na to, że twój łuk stopy się wzmocnił. Dobrze, teraz przesuń jeszcze bardziej do tyłu piłkę, tak żeby tylko palce zostały na piłce i rozszerzając je, ściśnij piłkę palcami. Każdy palec pracuje. Ściskasz, zaginając palce, czyli analogicznie, jakbyś dłonią to wykonywała, to ściskasz piłkę, zaginając palce. Nie śródręczem, tylko same palce pracują. Teraz poćwiczmy paluch. Ustaw go na środku piłki, resztę palców w bok i naciskaj paluchem. Spróbuj wydobyć z palucha ten ruch, jak ja teraz pokazuję, kciukiem. Jeśli masz wystarczająco dużo siły, to piłka się odkształci. Jeśli nie, to trzeba wzmacniać te zginacze palucha. Dobrze. Teraz wróć wszystkimi palcami na piłkę i podnieś palucha do góry. Żartuję często, że to jest lubię na Facebooku, kciuk w górę. Opuść i podnieś palce do góry. I na zmianę. Wiem, że to jest trudne, to można sobie pomóc. Podnieś, przytrzymać, spróbować utrzymać palce. W ten sposób bardzo szybko nauczysz swój układ nerwowy sterowania tymi mięśniami. Dobrze, kolejny ruch, dosyć trudny technicznie. Postaw piętę na zewnętrznej krawędzi tuż przy piłce i natocz na piłkę środek łuku przyśrodkowego swojej stopy. Dociśnij piłkę i spróbuj wykonać ruch nawracania stopą, dociskając mocniej piłkę do podłoża. Pokażę Wam, jak to wygląda z przodu. Zobaczcie, jest to ruch, który wychodzi ze stawu biodrowego. Nie widzicie mojego biodra, widzicie moje kolano. Kolano porusza się tak, jak porusza się biodro. Czyli mamy przywiedzenie, rotację wewnętrzną w stawie biodrowym. Przesuwaj piłkę
Możesz tak, żeby wymasować cały łuk, możesz robić te ruchy trochę dynamiczniej, szybciej. Dobrze, zacznijmy z drugiej strony, czyli zewnętrzna krawędź stopy. I robimy ruch odwrotny, odwracanie stopy. Kolano idzie na zewnątrz, czyli mamy rotację zewnętrzną w stawie biodrowym, odwiedzenie, no i oczywiście stopa. Stopa w stawie skokowym bardzo intensywnie pracuje. Tu pewnie piłka Wam nieraz wyskoczy, więc trzeba pokornie po nią pójść. Jeszcze raz ją zastosować. Z czasem nauczycie się tak dobierać nacisk, ułożenie stopy, żeby ona nie uciekała. I kolejny ruch. Stawiamy piętę, dociskamy piłkę na sadą palucha. I dociśniętą piłkę toczymy wzdłuż pierwszej kości śródstopia do pięty. Wracamy. Drugą kość śródstopia teraz wyciskamy. Mocno naciskaj na piłkę. Trzecią kość śródstopia, czyli od trzeciego palca do pięty. Czwartą. I piątą. Dobrze. I robimy drugą stopę. Pięta. Już troszkę będę krócej tłumaczył. Naciskam. Staram się splaszczyć piłkę. Piłki tenisowe, jak są prawdziwe, oryginalne, to są bardzo wytrzymałe. Nie kupujcie piłek do prania, bo one nie wytrzymają całego masażu nawet. Dobrze. Dociśnij i na boki. Stopa przechyla się, nie tylko toczy płasko, przechyla się, tutaj też zachodzą ruchy w biodrze, kolano jest lekko zgięte, dzięki temu skuteczniej przenosisz ciężar, nie przyciążając stał. Przesuń stopę do tyłu i kręcimy teraz przejście między piętą a śródstopiem. Jeszcze bardziej do tyłu, dopóki możesz utrzymać stopę na macie, kręcimy na boki. Potem postaw piętę i kontynuuj pracę. Piłka dochodzi do nasad paluchów. Teraz wymasuj, wzmocnij palce, próbując piłkę ścisnąć. Staraj się wydłużać przy tym palce, żeby nie wbijać czubków, opuszków, tylko cały palec, od pierwszego paliczka do ostatniego. Malutki paluszek też się zgina. Paluch. Teraz paluch w górę. I palce w górę małe. Paluch, palce. Łuk przyśrodkowy. Wykonujemy ten masaż poprzez nawracanie stopy, poprzez rotację wewnętrzną w biodrze i przywodzenie. Także cała noga tutaj pracuje. Łuk zewnętrzny. Bardzo fajny masaż dla osób, które mają haluksa, które mają historii swoich chorób zwichnięcia stawu stopowego, bo tutaj bardzo mocno, bardzo intensywnie wzmacniamy wewnętrzną stronę stawu stopowego. Dobrze. Teraz 5 razy toczymy. Jestem na czwartym palcu, teraz piąty, twarzę jeszcze raz od przodu. Staram się tutaj też dbać o ułożenie kolana, kiedy toczę piłkę, szczególnie dotyczy to pierwszej kości śródstopia, staram się, żeby kolano mi nie uciekało do środka. To jest bardzo przydatna praca,
dla zdrowia twoich kolan. Już kiedy będziecie samodzielnie wykonywać ten masaż, możecie sobie wydłużyć niektóre ruchy. Ja tutaj przede wszystkim chcę was nauczyć. Dobrze, teraz przytrzymaj piłkę stopami, ściskając ją i najpierw lewą nogą albo prawą, jedną nogą wyroluj wnętrza stóp. Teraz druga. Żeby grzbiety stóp nie były smutne, rozmasujmy sobie głaszczem. Głaszczemy jednostopnie. Tutaj też prowadzicie różne ruchy. Rotację zewnętrzną tej nogi, która głaszcze, rotację wewnętrzną. I rozgniećmy sobie palce i zmasujmy w ten sposób stopę. Druga strona. Głaszczemy. Druga stopa. Głaszczemy. Można mocniej docisnąć i porozcierać. I jedziemy drugą stronę. Czyli obracamy stopę na zewnątrz, wewnątrz. Dobrze, mamy zrobione stopy.